się w kolejnym odcinku serii Win w Robloxie. Dzisiaj dawno nie było tej serii, więc dlatego powracamy do Robloxa, a dzisiaj przyjdzie się seria właśnie to Win w wieżowcach tutaj numer 4. Także bez żadnego przedłużania zapraszam do oglądania. Adres tu do Berlińskiego 19. Wchodzimy. I mam tutaj zręba. A z drugiej nic. Tutaj też jest zręba. Ej, tutaj są dwie osielówki, co ciekawe. Dobra, a zaczniemy od tamtej. Przeciąg meblowy. Tak wygląda dźwig. Wsiadamy. Zamykamy. A, na to tak samo. Jedziemy na dykę. Też jedziemy zrębem osiedlowym. Oryginał z przeciągiem meblowym. Ale może otwarty jest? No nie wiem. O, jest! Otwarte drzwi, więc możemy do niego wsiadać, do przeciągu meblowego w tej windzie. Nie no, to jest coś ciekawego. Winda, zręb i to na początku odcinka na dodatek. No po prostu świetnie. 9:10. Wychodzimy. Mamy 10:00, to była osiedlówka. A teraz idziemy do drugiego zręba. Tylko że niestety jest modernizowany, bo ma inny przycisk. Tutaj tą osiedlówką się przyjechaliśmy. Czekajcie. Ci się przywołam na parter. O nie. O nie, ja wsiadam przez przypadkiego, ja nie mogę. Tu na przejdziemy się oryginałem i pojedziemy nim. Do... Czekajcie, 6:00 może. Czekajcie, jest 6:00? Jest! Wysiadam! Halo! I ta się zacięła. Bzde, włączamy wszystkie guziki. Pyk, pyk. 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 I pyk. Zobaczcie na to! Prawie połowa przycisków jest naciśnięta. Dobra, prawda. No, dobra, czekamy na tego drugiego zręba. On jeszcze pojechał na dykę, także... Czekamy sobie na zręba. Odezwę się do was, jak on przyjedzie. Słuchajcie, zrębik jedzie. Jest, przyjechało. No to nic złamane. Tak, wygląda dźwig. Wsiadamy. Idziemy na dykę. Też jedziemy kolejną osiedlówką. Niestety to nie jest już meblówka, tylko osobówka. Niestety. No trudno, ale może być ta osiedlówka. No, po prostu nie wiedziałam, że tutaj też zręby jeżdżą. No i nawet dobrze. I ciekawe ogólnie, że ma taką jeszcze ciekawszą sklejkę. No po prostu tej mapy jeszcze nie testowałem. I od razu na party nie jedziemy. Mam 10:00. Jedziemy. Świetna osiedlówka. Bardzo mi się ona podoba. Tylko że szkoda, że jest po modernizacji, ale to już trudno. I słuchajcie, bardzo ogólnie się dawno nie było tej serii Win w Robloxie. Poprzedni odcinek to był w Galerii Forum. A teraz jadę windami właśnie, właśnie tak, że teraz będzie seria z wieżowce z windami, tak się nazywa to może. Dobra. I to były dwie windy z ramy. Dobra. I wychodzimy z bloku. No, piękne zręby. I to były dwie windy z ramy, rok mieszkane na Berlińskiego 19. Także idziemy do kolejnego bloku. Jesteśmy przy Berlińskiego 20 i tutaj nie ma windy, ale tutaj mamy dwie windy z ręb, co ciekawe, tam coś jest, a nie, czyli dwie windy, dwoma osiedlówkami się przejdziemy, zobaczymy od tamtej, jaka ładna, tak wygląda dźwig, wsiadamy, jedziemy na 10:00. Jest to osiedlówka też zmodernizowana przez... też i te szare drzwi przypominają jak windy na osiedlu Kroblego w Poznaniu. Już ogólnie wrzuciłem filmik z filmu pod tytułem Osiedle Kroblego 11, który już jest na moim kanale.
Nie no, po prostu świetny film. Świetny zręb. No normalnie nieźle, no świetny. No. Mam 10. Pchać. Ale nie mogę pchać. O! Teraz przejmę oryginała. O, jedzie już. Oryginał. Ten na wysyp postoi. Tam jeszcze pokażę maszyno widoczki. Proszę, widoki. I to jest kolejny wieżowiec, na którym za chwilę do niego pójdziemy. A my teraz idziemy do zrębów. Czekamy, słuchajcie, na tego drugiego zręba. Oryginalna tabliczka jest. I tu też, ale tym teraz nie idziemy. Co się dzieje z tym zrębem? Nie wiem ogólnie. Czekajcie. Tych jest na parter, puścimy. Pojechała. A my oryginała teraz przywołujemy. On nie jedzie już chyba. Nie wiem ogólnie, bo nawet ten sobie jedzie. A teraz czekamy sobie na tego. No po prostu dawno nie było tej serii, ale właśnie na 10 minut tego. Także czekamy sobie na drugiego zręba osiedlowego, bo ja nie wiem co się z tym zrębem dzieje. A coś tu się tanie. Zejdziemy, słuchajcie. I teraz tylko zrobić się schody. A, tutaj mamy, dobra, czyli ja to tu widzę. Dobra. I tą się długo teraz się przyjechaliśmy. Wracamy na parter, bo tym zrobem drugim nie ma co jechać. Czekajcie, może przywołujemy. Zobaczymy, która z tych przyjedzie. Zobaczymy. O, ta jedzie. Jedziemy na parter. No dobra, odezwie się do was, jak przyjedziemy się drugim. Jestem na parterze i teraz przyjedziemy się drugim. Też jest modernizowany. I to jest ta sklejka na osi ruchowego. O tej mówiłem. Jedziemy na 10. Tak, jedziemy kolejną osiedlówką. I to jest taka sama kabina. Też co na osi ruchowego. Właśnie zjawił się kolejne odcinki z Poznania. Dzisiaj ogólnie o godzinie 20 zjawi się odcinek z dwóch zrębów na ulicy na osi ruchowego 10 w klasie B i D. Klasy B i C jeszcze. No myślałem, ale ona też jest taka zmodernizowana, tak samo co obok. No i właśnie jest super. Mamy 10. Tracę na parter. I przejdziemy do ostatniego bloku w dzisiejszym odcinku. I zakończymy kolejny odcinek. Jeszcze zostały, słuchajcie, niestety 3 odcinki z Windy w Robloxie. Niestety. Tak to się niestety dzieje, bo niestety to już jest kolejny odcinek, a 3 mi zostały. 3 odcinki serii Windy w Robloxie. Niestety to jest jeden z ostatnich odcinków, ale to nic. Na razie to będziemy dalej ogólnie. No i parter, dobra. I to były dwie windy zręb. I tutaj mamy wyjście z bloku. Przy ulicy Berwińskiego 20. Idziemy do ostatniego bloku. Jesteśmy w bloku Berwińskiego 10, klatka pierwsza i mam tutaj zręba osiedlowego. Co jest? I to jest już blok grozy. Patrzcie. Patrzcie jak pomalowali, tak wygląda. Wsiadamy i to też już jest oryginał. Jedziemy na 10. Słuchajcie, ogólnie to osiedlówka jest bardziej właśnie popazgrana. Zobaczcie mniej więcej na kabinę, patrzcie. Ja mam traktor, CKA. No i tak dalej. I jak widać oryginalny panel od zręba. Taki. No, po prostu świetna osiedlówka. 10. Dupek, ej, co to? Dobra. I teraz, o Boże, i te drzwi. Idziemy do następnej klatki. Provident. Aha, jest tu maszynownia. Schodzimy, może znajdziemy, może. Na 9. piętrze nie ma.
Teraz sprawdzamy. Na 8 nie ma. Na 7 nie ma. Może na 6. Które piętro to jest? 6, a nie ma. To znaczy, że w tym bloku nie ma 6. Wracamy niestety do drugiej klatki. Pyk, 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 pyk. O, i tutaj mamy wyjście z klatki. A to są te bloki Bednińskiego 20, tu 14. Teraz idziemy do drugiej klatki. Mam nadzieję ogólnie, że będzie zrani. A nie, to już jest Berwińskiego 8. Co? Czekajcie, czy to? A nie, to jest Sierowskiego. Sierowskiego 10 i Sierowskiego 8. I uwaga, zaraz sprawdzimy, co tu. Kolejny zręb. Ej, co się dzieje w dzisiejszym odcinku? Kolejny zręb, tak wygląda wcip. I również jest to oryginał. Jedziemy na 10. Tak, jedziemy kolejną osiedlówką. I również jest to oryginał. Świetny, no. No po prostu fajny zręb. I po prostu ładny. Bardzo mi się on bardzo podoba. Ósme, dziewiąte i dziesiąte. Jedziemy na parter. Świetne osiedlówki. Bardzo mi się one podobają. Naprawdę cieszę się ogólnie, że tutaj ogólnie w tym dzisiejszym odcinku są same zręby i nie ma ogólnie żadnej nowej windy. No po prostu świetny, no. Mam partę. Moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za odcinek, kolejny odcinek serii Windy w Robloxie. Przyjechaliśmy w tym bloku, w tym i w tym. I po prostu świetny odcinek, bo były w tym bloku same zręby. Napiszcie w komentarzach, na jakie osiedle nagrywam kolejny filmik z serii Windy w Robloxie. A tymczasem żegnam się z wami, Legionowski Windyjarz. Pozdrawiam was i cześć!